Katarzyna niezgoda z Marzlenem Randce narzeczonym, Pawłem Markowskim. Katarzyna niezgoda przez 10 lat była w związku z Tomaszem Kammelem, który, zdaniem tabloidów, lada moment miał się jej oświadczyć, ale jakoś ciągle do tego nie dochodziło. W międzyczasie niezgoda wprowadziła wiele innych zmian w swoim życiu. Po opuszczeniu banku Pekao S.A. zainteresowała się branżą modową i przez 1,5 roku pracowała w Denizler. Potem miała zakładać sieć cukierni z Martą Grycian, jednak okazało się, że synowa producenta lodów nie ma pieniędzy. Za to wiele długów i postępowanie komornicze w toku. Katarzyna wydala też książkę, opowiadającą o trudnej sytuacji kobiet w branżach stereotypowo uważanych za męskie. Jednak większa uwaga niż stres przyciągnęła oklatka. Nie zabrakło opinii, że grafik naprawdę pustił wodzę fantazji. W końcu niezgoda dojrzała także do zmian w życiu prywatnym. Podobno Kammel do końca nie był w stanie zrozumieć, dlaczego się z nim rozstala, skoro, jego zdaniem, tak świetnie im się układało. Rozgoryczony prezenter ogłosił wtedy, że robi sobie przerwę od kobiet, a Katarzyna postanowiła upodobnić się do okładki swojej książki. Jak ujawniła w rozmowie z magazynem Viva, startowała z pull-upu 120 kg. Z pewnością nie by łatwo. Ale najważniejsze, że się udało. W 2017 roku spotkała Pawła Markowskiego, z wykształcenia inżyniera budownictwa, którego mogę pamiętać z widzowień seriali Helka i Zawsze Warto. Przez pierwsze 3 lata trzymali swój związek w tajemnicy. Dopiero w ubiegłym roku niezgoda ujawnila, że zaręczyli się 2 lata wcześniej. Ostatni fotoreporterzy przylpali zakochanych na randce. Narzeczony niezgody wybrał na tę okazję puchówkę z kapturem, podczas gdy ona postawiła na elegancję i zalozyła krótkie jej futerko. Ze zdjęć wynika, że nie zapewnilo wystarczającego ciepła.